Jestem Mania i jestem dzisiaj z mamą w Muzeum Polin na wystawie stałej. Tak jest, ja mam na imię Karolina i razem z Manią przychodzimy tutaj spotkać się z Piotrkiem i dowiedzieć się czegoś więcej o święcie Chanuka. Bardzo mi miło przywitać Was w Muzeum Polin. Jesteśmy na wystawie stałej, właśnie w galerii, która nazywa się Miasteczko, bo opowiada o życiu żydowskim przed kilkoma wiekami właśnie w dawnej Rzeczpospolitej. I za chwilę skorzystamy z tej wspaniałej przestrzeni i troszeczkę opowiemy sobie o święcie Chanuka, a może jeszcze o czymś? Zapraszam. No to chodźmy. Ale to dużo fajnych rzeczy. A co to za świecznik? A który? Pokaż. A, no właśnie, bo te dwa to są szabatowe, a ten nazywa się Chanukija. Ciekawa nazwa. I służy do obchodów takiego bardzo fajnego żydowskiego święta, które nazywa się Chanuka. A możesz policzyć, ile ma tych naczynek tutaj do zapalania? Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Osiem, bo tyle dni właśnie obchodzi się Chanukę. A dlaczego Żydzi świętują Chanukę? To jest bardzo fajne żydowskie święto, które właśnie się zbliża i historia jego jest całkiem odległa. Zaczęło się dawno temu, w starożytności, wiele, wiele lat temu, wtedy, kiedy państwo żydowskie nazywało się Judea, tak, tam gdzie dzisiaj znajduje się Izrael. No i niestety zdarzyła się kłopotliwa historia dla Żydów tam zamieszkujących, ponieważ zostali najechani, byli pod obcym panowaniem takiego złego króla, złego władcy i jego armii. I wyobraź sobie, że ten niedobry człowiek zaczął wprowadzać takie prawa, które miały nie pozwalać na to, żeby Żydzi w dalszym ciągu byli Żydami. Nie wolno im było mieć właśnie swoich świąt, swoich szabatów, nie mogli nawet uczyć się Tory, czyli tej najświętszej dla nich rzeczy, prawda? Nie mogli wyznawać swojej religii. No i Żydzi się zbuntowali, słuchaj, wywołali powstanie, bo przecież powiedzieli, jak to? Chcemy być Żydami, chcemy mieć nasze zwyczaje, chcemy mieć nasze święta, nasze szabaty. I to powstanie trwało długo, było bardzo trudną wojną, ale Żydzi ją wygrali. Wygrali po kilku latach tą walkę, no i można powiedzieć ogólnie, że na pamiątkę tego właśnie zwycięstwa obchodzone jest ośmiodniowe, tyle ile doliczyliśmy się tych, prawda, miejsc na świeczniku, ośmiodniowe święto Chanuka. Ale wiesz co? Ale tam w czasie tego, słuchaj, powstania wydarzyła się bardzo ciekawa rzecz, cud wręcz, można powiedzieć, z powodu właśnie którego mamy tą Chanukiję i ośmioramienną, czy z ośmioma naczynkami, tak jak tutaj, prawda, i całe to święto. To ciekawe, co się wydarzyło, co to za cud. Chcesz się dowiedzieć, co to za historia? Co to za legenda o cudzie chanukowym? Wyobraź sobie, że w czasie tych walk właśnie Żydzi postarali się o to, żeby odbić z rąk wrogów Jerozolimę, ich stolicę, święte miasto, a święte dlatego, ponieważ była tam fantastyczna świątynia jerozolimska, która była ich głównym miejscem, gdzie się zbierali, modlili do Boga, świętowali właśnie swoje święta, wtedy było im to odebrane. Dlatego szybciutko chcieli ją odzyskać i zacząć tam, prawda, świętować i wyznawać swoją religię. I kiedy tylko odzyskali świątynię Jerozolimę, przystąpili do jej oczyszczenia, przygotowania i słuchaj, jedną z najważniejszych rzeczy w tej świątyni to była taka właśnie To chyba menora. Doskonale. Właśnie taka wielka, złota, wspaniała menora, tutaj oczywiście mamy tylko taki model mały tego świecznika, stała w świątyni i ona się w zwykłych czasach paliła non-stop, 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. A dlaczego? Ponieważ te światła na menorze symbolizowały, że Bóg jest cały czas obecny wśród swojego ludu żydowskiego, tak? A czym się różni menora od
Chanukii. No to policz, bo mamy też tutaj Chanukię i tutaj, prawda, ze świeczkami. Tu mamy menorę. No i jaką widzisz różnicę? Patrz ten złot, ile ma miejsc. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Siedem. No właśnie, a Chanukia? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Nawet dziewięć. Wprawdzie możemy, widzisz, tą jedną świeczkę troszeczkę inaczej liczyć. W tym momencie mamy nie dziewięć, ale osiem. Ta dziewiąta to jest świeczka dodatkowa, tak zwany pomocnik, że kiedy już, prawda, zapalamy światełko właśnie na Chanukii, na lampie chanukowej, w każdy z ośmiu wieczorów święta, robimy to właśnie w taki sposób od strony prawej do lewej, pierwszego wieczora, prawda, jedną świeczkę, drugiego wieczora dwie, trzy, aż do ósmego wieczora, kiedy cała Chanukia nam się pięknie jarzy, prawda, światłami i w ten sposób się obchodzi. To jest najważniejsza rzecz w czasie obchodów święta. Razem w domu, z rodziną, z przyjaciółmi, znajomymi zapalać światła chanukowe. Mhm. A czy pomocnik się, pomocnika się też zapala? Tak, jako pierwszego, bo on jest dlatego pomocnikiem, że od niego się odpala całą resztę światełek, okej? Okay? Czy to jest wesołe święto, radosne? Oj, słuchaj, jest to jedno z najradośniejszych świąt, bo myślę, że jest przynajmniej jeden ważny powód. Trwa 8 dni, a w każdym dniu wiele dzieci żydowskich dostaje prezenty. Fajnie dostawać chyba prezenty przez 8 dni, co? Nawet może malutkie, ale zawsze coś. 8 dni światła, radości, no. Prezentów, bardzo przyjemne. No. A jak jeszcze te prezenty narastają z każdym dniem, to dopiero musi być frajda. Bo mówi się o tym, że właśnie Chanukę trzeba obchodzić w taki sposób, w jaki zapala się światełka. O, że radość nasza nie maleje, tylko... Co robi? Się zwiększa. Zwiększa się, doskonale. Także ten ósmy dzień, to dopiero musi być frajda, nie? Niesamowite. Mhm. Czy my wytłumaczyliśmy sobie, dlaczego właśnie aż 8 dni zapala się te światełka Chanuki w czasie tej całej historii chanukowej? Dlaczego było no właśnie. 8 dni? Wiemy? Chyba nie. Nie. Chyba nie, prawda? Bo powiedzieliśmy o tej wielkiej wojnie, a nie powiedzieliśmy, że w czasie tej wojny zdarzyło się coś niesamowitego. Cud chanukowy, tak? Przypomnijmy sobie go. W tej świątyni było chyba bardzo mało oliwy. Tak. A starczyło na ile dni? Na jeden. Nie. No właśnie. Wydawało się, dobrze, masz dobry trop, wydawało się na początku, że wystarczy tylko na jeden dzień palenia się, bo znaleźli w czasie tego sprzątania, przygotowywania świątyni tylko jedno malutkie naczynko. Wydawało się, że to wystarczy tylko na jeden dzień palenia się, ale mówią, zaczynamy, nie ma na co czekać. Zapalili? I słuchaj, właśnie cud polegał na tym, że nie paliło się to przez jeden dzień, tylko przez dni osiem. Doskonale. I w tym czasie zdążono przygotować wystarczającą ilość oliwy i od tej pory menora już paliła się bez przerwy. I to jest ten właśnie cud chanukowy, które światełka rozgłaszają. Ok? Tak. To co, idziemy dalej. To. Jesteśmy w synagodze, jak tu ładnie. A czy Żydzi w Chanukę też czytają Torę? O, widzę, Maniu, że ty bardzo dobrze wiesz, co Żydzi robią w synagogach. Tak, oczywiście, czytają Torę w każdy z ośmiu dni święta Chanuka, tak? A oprócz tego, oczywiście, w synagodze też śpiewają... Piotrek, zaśpiewasz nam? A to sobie zostawimy na potem, oczywiście. Mania, a zaśpiewamy z Piotrkiem? Spróbujemy razem, fajnie. Dobra? No to słuchaj, Maniu, tak jak sobie obiecaliśmy jeszcze na wystawie, zaśpiewamy sobie piosenkę o wesołym bączku chanukowym. Na pewno, myślę, zagrasz chyba w tę grę jeszcze, a na razie spróbujemy się rozkręcić, śpiewając sobie tą piosenkę, tak? Jest to piosenka po hebrajsku, czyli właśnie w tym języku, którym posługują się Żydzi. I ta piosenka opowiada o tym, że właśnie mały bączek chanukowy, który nazywa się po hebrajsku Sewiwon,
kręci się, kręci, a naród żydowski ma właśnie bardzo wesołe święto i się z niego cieszy. I to jest wszystko, co w tym tekście występuje, dobrze? Ja zaintonuję, a ty się przyłączasz, dobra? Okej, okay. To próbujemy, uwaga. 3, 4. Sewing bon, sof, 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 Hanuka, huchak, tof. Hanuka, huchak, tof. Sewing bon, sof, 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 Hak, simcha, hula, am. Esgadol, hajasham. Esgadol, hajasham. Hak, simcha, hula, am. Okej, okay. To ja może będę śpiewać wolno, dobrze? Tak, żeby słowa można było, że tak powiem, iść za nimi, tak? Dobra. A potem ewentualnie spróbujemy przyspieszyć, bo ta piosenka jest fajna, kiedy się ją śpiewa szybko, a najlepiej, kiedy się właśnie jeszcze przy niej kręci, tak? No, dobra. Ale to sobie może zostawimy na potem. Dobrze, więc pierwsze słowa są bardzo proste, w zasadzie one się powtarzają, tak? Se vivon, sof, 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 Hanuka. Huchaktow. Hanuka, huchaktow. Sewiwon, sof, sof, sof. To na razie tyle spróbujemy. Dobra? Uwaga, 3, 4. Sewiwon, sof, sof, sof. Hanuka, huchaktow. Hanuka, huchaktow. Sewiwon, sof, sof, sof. Jeszcze raz. Sewiwon, sof, 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 Hanuka, huchaktow, Hanuka, huchaktow, Sewiwon, sof, sof, sof. No super. I rozkręcamy się. Sewiwon, sof, 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 Hanuka, huchaktow, Hanuka, huchaktow, Sewiwon, sof, sof, sof. Haksim ha hulaam, nesgadol hayasham, nesgadol hayasham, haksim ha hulaam. Ekstra. Do zobaczenia za tydzień. Tak, będziemy robić fantasz.